Drodzy, mamy tutaj przed sobą książeczki przeznaczone właściwie dla młodzieży. Jeden z pisarzy to pan Alfred Szklarski, on już nie żyje, a drugi to pan Zbigniew Nienacki. Kiedy chodziłem do klasy piątej szkoły podstawowej, moja przygoda z książką zaczęła się właśnie od pierwszego tomu przygód Tomka Wilmowskiego. A pierwszy tom nosi tytuł Tomek w krainie kangurów. Książki tej nie kupiłem w miejscowości, w której mieszkałem, ponieważ było trudno ją zdobyć. Przywiózł mi ją mój tata, który wtedy był na kursie pedagogicznym w Warszawie, ze stolicy Polski. Po przeczytaniu tego pierwszego tomu tak byłem zachwycony, że powiedziałem, że przeczytam każdy kolejny. Obróćcie sobie tutaj z tyłu i zobaczcie. Drugi tom to przygody Tomka na czarnym lądzie. Tom trzeci to Tomek na wojennej ścieżce. Czwarty Tomek na tropach Yeti. Piąty tajemnicza wyprawa Tomka. Tomek wśród łowców głów. Kolejna pozycja. Tomek u źródeł Amazonki. Tomek w Granszako. I Tomek w grobowcach faraonów. Moi drodzy, pan Alfred Szklarski napisał tylko 8 z tych książek. Śmierć zabrała tego wspaniałego człowieka. Pan Alfred Szklarski nie żyje. Ale w swoim testamencie zlecił panu Adamowi Zygla, tak ma na nazwisko, w testamencie, żeby dokończył jego powieść Rzekę. Wiecie dlaczego powieść Rzeka? Ponieważ 50 lat ukazują się te książki i jeszcze nie ma zakończenia. Ostatni tom, przedostatni tom, pan Adam Zegla napisał pod tytułem Tomek w grobowcach faraonów. Ale miał zgromadzony bardzo duży materiał przez pana Alfreda Szklarskiego. Pan Alfred Szklarski w swoim testamencie podkreślił również, że ostatnia książka, 10. książka z serii książek przygód Tomka Wilmowskiego ma nosić tytuł Tomek na Alasce albo Tomek w Powstaniu Warszawskim. Zobaczymy, co autor wybierze. Króciutko. Tomek to chłopak, który chodzi do klasy czwartej. Przygody jego trwają na różnych kontynentach. Jego tata, Andrzej Wilmowski, oraz przyjaciel ojca, pan Jan Smuga, są zapalonymi łowcami dzikich zwierząt. Łowią te dzikie zwierzęta do ogrodów zoologicznych. I Tomek im oczywiście pomaga. Ale w pierwszej książce zobaczycie, że nie ma Polski na mapie Europy. Polska jest pod zaborami. I akcja pierwszego rozdziału rozpoczyna się w Warszawie, a tam natomiast panował zabór rosyjski. Czy pan Alfred Szklarski napisał tylko 8 książek o Tomku? Nie. Pierwszą w ogóle jego książką, która się ukazała, to była książka pod tytułem Profesor, Sobowtór profesora Rawy. I wspólnie ze swoją żoną Krystyną napisali jeszcze trylogię indiańską. Trylogia indiańska. Złoto gór czarnych. Taki jest tytuł trylogii. Natomiast poszczególne 3 tomy noszą tytuły Orle pióra, Przekleństwo złota i Ostatnia walka do kotów. Chłopaki, wspaniałe rzeczy. Przerzućcie tylko kartki. Popatrzcie na wspaniałe ilustracje, mimo że są czarno-białe, które opowiadają o przygodach Tomka. I moje zdanie na temat tego pisarza, pana Alfreda Szklarskiego, tych książek jest takie. Przeczytasz pierwszy tom, przeczytasz 10 następnych. Co chciałbym wam jeszcze polecić? Chciałbym wam polecić, ponieważ mówimy o polskich naszych pisarzach, drugiego wspaniałego człowieka. Jest to Zbigniew Nienacki, autor około 18 książek, których bohaterem jest pan Samochodzik. Widzieliście w telewizji któryś z odcinków pana Samochodzika? Nie.
A czy macie może w domu, w telewizji kanał Kino Polska? Chyba nie. Dlatego, że na tym kanale są powtarzane wszystkie polskie filmy. Zapamiętajcie. Kino Polska. Wszystkie polskie filmy, nie ma amerykańskich, nie ma reklam. Zbigniew Nienacki również pisał powieści dla młodzieży. Głównym jego bohaterem jest pan samochodzik. Jest to człowiek około 40 lat, jest pracownikiem muzeum, pracuje w Warszawie. Ale ponieważ zdarzają się różne zagadki historyczne, archeologiczne, których jego zwierzchnicy nie potrafią rozwiązać, dlatego pan samochodzik co roku wyjeżdża, niby to na wakacje, a odkrywa nową przygodę i rozwiązuje kolejną tajemnicę. Pierwszy tom to Wyspa Złoczyńców. Druga książka, Pan Samochodzik i Templariusze. Trzeci tom, Księga Strachów. Następne tomy to Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór, Pan Samochodzik i Człowiek z UFO, Pan Samochodzik i Fantomas, Nowe Przygody Pana Samochodzika. Ta książka mówi o przygodach w Pradze. Praga to stolica Czech. Zachęcam Was również posięgnięcie do przygód Pana Samochodzika. No ale skoro ja mówię Pan Samochodzik, no to oczywiście jest tak jakby jego pseudonim. Pan Samochodzik to po prostu Pan Tomasz, kustosz. Kustosz, człowiek, który ma zawód związany z muzealnictwem. Pan Tomasz ma takie przezwisko, taki pseudonim Pan Samochodzik, ponieważ jeździ bardzo dziwnym samochodem. Parę lat temu zdarzył się wypadek pod Zakopanem. Bardzo bogaty Włoch jechał samochodem marki Ferrari. Uderzył w rów czy w drzewo, potrzaskał samochód. I wujek Pana Tomasza, można tak powiedzieć, tego grata zabrał, sprzątnął, postawił na podwórku. A że silnik był w idealnym stanie, wujek Pana Tomasza dorobił do niego karoserię. Że wykonywał ją ręcznie, była ona troszkę dziwna. Taka nietypowa, nie taka z fabryki. Troszkę taki ten samochód przypominał, jakby maszkarę, szkaradę. Ale to, co potrafił na drodze, to się dopiero okazuje w tych książkach. I można śmiało powiedzieć, również patrząc na przygody i na ten samochód, że nie szata zdobi człowieka. To, co w środku jest, to się liczy, chłopaki. To, co jest we wnętrzu nas. Sprawiedliwość, dobroć, pomaganie innym. Jeżeli przeczytacie te przygody, tą książeczkę, to okaże się, że jest to część druga. Także ja proponuję zacząć od części pierwszej. Ale gdyby tu w naszej bibliotece szkolnej nie było tej książeczki oraz w bibliotece miejskiej czy powiatowej, to zachęcam również do tych przygód. Telewizja Polska po prostu nakręciła tylko przygody Pana Samochodzika z czterech książek. Ta wersja tych przygód jest nakręcona na taśmie czarno-białej. Natomiast kolejne książki już na taśmie kolorowej. Chociaż taśma czarno-biała pokazuje świetne przygody